Mieszkańcy Młyńska czekali na nową świetlicę kilkanaście lat. Ta w starym, sypiącym się budynku przestała funkcjonować lata temu. 8 lat trwała batalia o nowe miejsce spotkań dla mieszkańców. Aby dopiąć dokumentację, pozwolenia, znaleźć pieniądze na tę inwestycję. W końcu, aby była zgoda radnych. W końcu udało się. Nowa świetlica została wybudowana i cieszy mieszkańców. Na początku grudnia 2018 roku mogli do niej wejść i po raz pierwszy wspólnie świętować. Są, buzują nam po prostu. Cieszymy się niezmiernie, że wreszcie doczekaliśmy się, że mamy normalne warunki w porównaniu do starej, tam gdzie było po prostu no, warunki nie do pisania. Tutaj to jak w niebie mamy dosłownie, no cieszymy się niesamowicie. Bardzo się cieszymy, bardzo, że po tylu latach zmagania, jak mamy w końcu tą świetlicę. Także młodzież docenia nowe miejsce spotkań, na które wszyscy czekali. Było potrzebne, tu różne imprezy będą się odbywać, no i też i tamta już była zniszczona cała, no tu zawsze się przyda taka świetlica. A co młodzież na przykład mogłaby tutaj robić? Tu mogą być na przykład mikołajki, odbywać się jakieś imprezy dla młodzieży, dni dziecka, różne takie imprezy. Nową świetlicę odwiedził święty Mikołaj, który łudząco podobny był do burmistrza Gryfowa Śląskiego i wspólnie z innymi otworzył nowe miejsce na mapie Młyńska. Dziękujemy bardzo i teraz możecie wziąć na pamiątkę do domu. 9 marca nastąpiło podpisanie umów z wykonawcą na łączną kwotę 1 488 880 zł i 89 groszy. 19 marca nastąpiło protokolarne przekazanie placu budowy. 20 listopada wykonawca zgłosił zakończenie robót i gotowość do ich odbioru. 5 grudnia dokonano ostatecznego, końcowego odbioru inwestycji, a w dniu dzisiejszym, po ponad 8 latach tułaczki, sołectwo Młyńsko ma świetlicę, jakiej świat nie widział. Jeszcze tylko poświęcenie nowego obiektu. I już mieszkańcy mogą planować spotkania, imprezy czy warsztaty. Cieszę się, że powstała, bo mieliśmy problem ostatnio. Zebrania były u mnie, mieliśmy w straży pożarnej zebrania, mikołajki na przykład na placu zabaw, no mieliśmy problem. Myślę, że ta nowa świetlica spowoduje u ludzi takie refleksje i po prostu no powie, no fajnie, trzeba się spotykać. Nawet po kościele, na herbatę, na kawę. I jakieś pomysły się będą rodzić. No mam nadzieję, że tak jak dzisiaj tłumnie było na otwarciu, że tak będzie podobnie przez cały czas do końca no, świata i może jeszcze jeden dzień dłużej. Niech służy wszystkim mieszkańcom i tym najmłodszym, ale również i seniorom, bo tutaj zawsze z okazji 11 listopada spotykają się seniorzy, jest święto rodziny. Mam nadzieję, że zawiąże się chór. To jest po to budowane, że nie dla 2-3 razy zabawy w roku, ale po to po prostu, żeby cały czas coś się działo, bo były takie głosy, że no jak tam 2 razy w roku zebranie tam z burmistrzem czy z kimś innym, czy jakaś prezentacja, to nie ma sensu budować. No ale myślę, że jest sens, żeby ona służyła codziennie, jest ogrzana, no jeszcze mało wyposażona, ale myślę, że w przeciągu następnego roku postaramy się, żeby ją doposażyć, bo na razie jest, można powiedzieć, trochę goła, ale myślę, że to jest kwestia czasu. W nowym obiekcie jest wszystko to, co być powinno. Duża sala, w której zmieści się na pewno nawet 100 osób, odpowiednio wyposażona kuchnia, eleganckie łazienki, osobno dla pań i panów, a także dodatkowe pomieszczenia gospodarcze. Teraz tylko potrzeba odrobiny kreatywności, aby to miejsce tętniło życiem. Nie będę robiła, pójdę w cygara.